No, ja to może przedstawię takim wierszem. Miałem taki mały performance zrobić tutaj, ale może zrezygnujemy z niego dzisiaj. No to, to jest twój wieczór szczęsny. No, ty tutaj decydujesz. No właśnie, nie wiem. Chcecie performanceiku małego? No jak chcecie, to robimy. No, pewnie, że tak. Trzeba zdjąć wszystko, bo to zespołem. Miałem bliskie kontakty z różnymi osobami, przedmiotami, ale zespołem to nie. To wszystko muszę przenieść, skoro mnie namawiacie. Tutaj Jasia Cieślicka dała mi nowy kapelusz, dzisiaj obiecywała mi. Jesteś, Jasiu, tutaj gdzieś? Jestem. No właśnie, zaprezentuję wam nowy kapelusz. Basiu, pomóż tutaj. Wszystko tak, tamburin może zostać. Słuchajcie, no nie wiem, co się będzie działo, jakaś może magia, nie wiem. Ale zobaczymy. Tak na chwilę przymierzę ten kapelusz. Kapelusz Jasi Cieślicki. Obiecała mi go rok temu i właśnie przyniosła. Taki kapelusik jest, widzicie? Ale tutaj ten performance maleńki taki zrobię w starym kapeluszu, bo ten kapelusz wie, o co chodzi, a ten nowy. Coś spadło. Jajko spadło, no widzicie, jak to jest z tym. A nie, to zostaje tutaj. To zostaje tutaj. Słucham? Nie, jajka nie. Jajka. Nie wiem, co z tego wyjdzie, tak sobie też wymyśliłem. Sztuka jest przedsięwzięciem delikatnym, dzieje się po omacku. Tak mawiał Witold Gombrowicz, patron tej biblioteki. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Ojej, jestem cały rozemocjonowany. Jakieś straszne rzeczy dzieją się we mnie. Kto się boi? To bój się i wibruj tym strachem, no. Nie, no ciarki mu zaczęły. Ciarki, nie? Dobra. Dobra, zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Najnowszy poemat pod tytułem Dopukiwanie się do miejsc, do których dopukać się nie sposób. Ale trzeba próbować. Słuchajcie, ale skoro tutaj już jestem przy mikrofonie, to nikt mnie stąd nie wygoni. I przeczytam kilka swoich wierszy odnośnie pisarzy na przykład. Książeczka potrzebna mi jest, panie asystencie. Piszę poemat. Tak, tutaj Rysiu Koziej mówił właśnie o tym, jak tutaj ci pisarze nie za bardzo ze sobą współpracują, są dwa związki, nie tylko w ramach związków też się kłócą. Ja kiedyś napisałem taki wiersz, on gdzieś tam funkcjonował.
I taki wiersz wam przeczytam. Pisarze! Pisarze szrą się jak psy. Psy miażdżą kości potężnymi żuchwami. Pisarze ryją jak krety. Krety zaludniają podziemne korytarze odchodami i resztkami żarcia. Pisarze budują kopce jak termity. Termity wywiercają się w strukturę kości, która staje się kością zwierzy słoniowej. Pisarze budują tam jak bobry. Bobry rozpryskują czyste tonie, poszukując legendarnego źródła łez. Pisarze liżą tyłki władcom tego świata. Władcy tego świata miażdżą psy potężnymi żuchwami, ryją podziemne korytarze, rozpryskując przejrzyste tonie wód w poszukiwaniu legendarnego źródła nienawiści. Ale mój najważniejszy chyba wiersz poręczy. Chciałem się z nim podzielić. Wiersz o mojej miłości do słowa, do literatury i o jego znaczeniu. Sam już nie wiem, czego się trzymać. Na wszelki wypadek nie trzymam się niczego. Najłatwiej zawierzyć niczemu, bo nic z tego nie wynika. Z rozpędu obrazić się może Nietzsche, który odszedł w nicość. A, spotkać ich można na spotkaniach, literackich sympozjach, w partyjnych klubach, radiokomitetach, na internetowych schadzkach. Usta im się nie zamykają, bo wiedzą, czego się trzymać. Na wszelki wypadek trzymają się wszystkiego. Meduza jest dziś absolutem, czczą ją zamkniętą w butelce. Już nie ma tam nawet diabła, tylko małpiego. Nietzsche wygląda z dziury, jednak chce coś powiedzieć. Trzymam się tego wiersza, bo to lepsze niż nic. Gdy wiersz mi się rozpada, łapię się jednej zwrotki po tym wersu. Jakiejś zbitki słownej samego słowa dziura pojedynczych jego liter. I mnie podnieca, bo chciałoby się dalej i ten cudzysłów. Klamra spinająca pustkę, przestanki, których nie ma, bo lecę bez przerwy. We śnie i na jawie połykam coś, wydalam, krzyczę: poemat za przerwę! Słychać rwiące rżenie rr, które mnie niesie jak trzeba. Ty mnie dobija, abym mógł odbić się od dna, przeżyć zdumienie w uj, a dziobać przestrzeń. To wszystko z jednej dziury, gdy wyrzucić cudzysłów. A ileż we mnie słów, nawet partykuła ż nie rzęsi bez kolaboracji z r. Ciągle potykamy się o to r, lecz bez niego nie byłoby wiersza. A wyszedły wiersz, przewa, urza, paro, sprawiedliwość, by lądała spinka do kawata dżemie, a na mozach pływałaby koweta. Prawdziwy damat w tacy, wyzutym z Eżysea koka. Napisałem kilkaset wierszy. No, może kilkadziesiąt. Jak jeszcze bardziej się postrożę, to będzie ich może kilkanaście. Jak jeszcze bardziej, to może kilka, trzy, dwa, zgoła jeden. A jak nie napisałem żadnego, który przetrwałby to zniechęcenie. Tę niewiarę w słowo pisane wsiego mać. To czy warto żyć? Bez jednego chociażby wiersza za pazuchą?
pisanie poprzez tam wspólne jakieś działania.